Dzień dobry państwu, ja się nazywam Jakub Bodziany, a to jest Bodziany w Piątek, czyli nasz cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie, a później słuchać na waszej ulubionej platformie podcastowej. Pamiętajcie też, że ten i inne programy Kultury Liberalnej ukazują się tylko dzięki wsparciu naszych, naszym, naszych czytelników i naszych czytelniczek. Za co serdecznie dziękuję za te wszystkie recenzje, komentarze, miłe i niemiłe słowa, które zostawiacie pod naszymi materiałami. I też zachęcam do wsparcia finansowego Kultury Liberalnej, bo to jest dla nas najważniejsze, najcenniejsze i właśnie dzięki temu te nasze wideopodcasty mogą się ukazywać. Dziś moim gościem jest Konstanty Gebert. Witam serdecznie. Dzień dobry. Stały współpracownik kultury liberalnej, wieloletni dziennikarz, autor wielu materiałów i wielu książek, w tym też tej ostatniej, o której rozmawialiśmy tutaj, czyli Ostateczne Rozwiązania, o ludobójcach, ludobójcy i ich dzieło. I tutaj, zanim zaczniemy, przejdziemy do naszego tematu, zasadniczego podcastu, no to muszę pogratulować, bo właśnie wrócił pan z jednej gali, na której został pan nagradzony, czyli z nagrody Kilo, a na. LIO, niech. przepraszam bardzo. To jest, to jest znacząca literówka. Tak jest, to prawda. Ale nie mniej gratulacje w takim razie jest za nagrodę Kilo, ale również za nagrodę. Imienia Beaty Pawlak. Tydzień temu również pan dostał właśnie te dwie nagrody za tę książkę, o której my rozmawialiśmy jakiś czas temu i zamieścimy link do tej rozmowy i serdeczne, serdeczne gratulacje, bo no jest to za to. Dziękuję. I dziś o Izraelu. Piąte wybory w ciągu czterech lat. Benjamin Netanyahu wraca do władzy jako premier i będzie to jego szósta kadencja, jeśli się nie mylę. Chociaż ciążą na nim zarzuty korupcyjne. Jakim cudem to się stało? To znaczy, kiedy tam rok temu e, Bibi tracił władzę, no to już tak troszeczkę wiele osób składało go do politycznego e, grobu. Wiem, że pan nie. Natomiast e, chyba mało osób się spodziewało tak e, spektakularnego powrotu. No to zależy, w którym momencie. E ta koalicja anti-Bibi, która została zmontowana pół roku temu, była czymś niesłychanie ambitnym i nowatorskim, bo tam się połączyła lewica umiarkowana i bardziej radykalna z centrystami, prawicą umiarkowaną i prawicą dość ideologicznie radykalną oraz islamistami, po raz pierwszy... W historii Izraela partia arabska e, uczestniczyła w koalicji rządowej. E, I te wszystkie partie o bardzo różnych programach politycznych i ideologiach a ideologie w Izraelu nadal są ważne to jest inaczej niż w Europie, gdzie ludzie przestali wierzyć w ideologie, wartości są ważne. Tą koalicję łączyła zasadniczo jedna idea że jest czymś niedopuszczalnym, żeby władza w państwie demokratycznym była skorumpowana. I w tej sprawie oni zgadzali się wszyscy. Ja napisałem jakiś taki komentarz, kiedy ta koalicja została powołana. I że oni mają tylko jedno zadanie: przeprowadzić w Knesecie ustawę zakazującą podsądnym sprawowania funkcji ministerialnych. I jeżeli tak, to potem Knesset może się rozwiązać, mogą być nowe wybory, do których rządzący dotychczas Likud, partia prawicowa, premiera Netanyahu, będzie już musiała pójść z innym przywódcą, bo Benjamin Netanyahu jako podsądny nie będzie mógł być premierem i to odblokuje izraelską scenę polityczną. No i to się nie udało. To się nie udało, dlatego że... Y Izrael jest przykładem dość skrajnej formy parlamentaryzmu. W kraju, tu musi być troszeczkę wyjaśnień technicznych, ale inaczej po prostu nie sposób zrozumieć, jak to działa. No tak, znaczy ja bym chciał właśnie, żebyśmy przedstawili taki scenę i te mechanizmy, które ją no, warunkują. Więc w kraju obowiązuje system proporcjonalny, ale cały kraj jest jednym okręgiem wyborczym. W związku z tym posłowie nie reprezentują swoich wyborców de facto, tylko reprezentują programy polityczne partii, która ich wystawia. A jako, że wiadomo, że od miejsca na liście partyjnej zależy to, czy będzie to miejsce biorące, czy nie, władze partii mają ogromny wpływ na to, jaki będzie skład Knesetu. Tak? Duże partie temu zapobiegają przez urządzanie prawyborów, które na ogół są respektowane. Tym niemniej, jeżeli do tego dodać to, że próg wyborczy to jest 3,25% głosów, to stosunkowo niewielka liczba głosów wystarcza, żeby się do Knesetu dostać. A jeżeli ktoś nie lubi swoich władz partyjnych i uważa, że mu się należałoby lepsze miejsce, albo tam się nie zgadza. To jest rzeczą dosyć prostą, żeby zrobić rozłam, założyć własny klub parlamentarny, a potem partię, i taka nowa partia ma szansę wejść do Knesetu. Więc z jednej strony mamy dość ostrą kontrolę władz partyjnych nad listami, ale z drugiej strony jest zawsze możliwość rebelii. I po trzecie, w związku z tym, dawno już do przeszłości przeszły czasy, kiedy były duże partie. Które się zamieniały miejscami, rząd, opozycja, dobierając partnerów do rządzenia, wszystkie koalicje są różnorodne i wszystkie koalicje są zawisłe od najmniejszego ich uczestnika, bo jeżeli ten najmniejszy uczestnik odmówi współpracy, to pada koalicja. Nie ma możliwości stworzyć koalicji, która by miała dużo więcej niż 60 mandatów w 120-osobowym knesecie koalicja, którą Netanyahu teraz zawiązał i która najprawdopodobniej utworzy rząd, ma 64 mandaty i to jest uważane za niesłychany sukces. Jest bardzo mocna koalicja. Ale to, to, to Na 120 znaczy. miejsc. Na 120 miejsc, mhm. ale to znaczy, że Netanyahu jest zależny od pięciu posłów. No właśnie, ale od kogo on y, tak naprawdę jest zależny, to jest jedna składowa tego pytania, a drugie, y, dlaczego on musiał wejść w sojusz z radykałami, ze skrajną prawicą. Y, pan w swoim tekście opublikowanym w tym tygodniu w, w felietonie pisze pan na ten temat w taki sposób, że y, porównuje pan Netajahu do doktora Frankensteina, znaczy y, osoby, która stworzyła mm. potwora, i nad tym potworem przestaje już panować. Sam pan zauważył, że to są piąte wybory w ciągu czterech lat. Co się w Izraelu nie zdarza, że owszem, były przyspieszone wybory, no ale nie takie stężenie. Bo kwestia tego, czy Netanyahu ma, czy też nie ma być premierem, bardzo spolaryzowała scenę polityczną. Ja opisałem tą koalicję anty on połączył wspólne. No, zniesmaczenie i bunt przeciwko sytuacji, gdzie człowiek, na którym ciążą bardzo poważne zarzuty korupcji i nadużycia władzy. Okej, okay, procesy jeszcze trwają, e, niby nic nie zostało udowodnione, ale to, co wynika z zeznań świadków, jest jednak dość miażdżące. E, I ta koalicja od lewa do prawa, Żydzi i Arabowie czegoś takiego jeszcze do tej pory nie było tak? E, była połączona Netanyahu połączył te tak, zwaśnione dotychczas ugrupowania. Natomiast e, równie silna była koalicja pro Netaniahu, która mówiła bardzo dobry premier i dajcie mu rządzić, no. a zamiast mu rzucać kłody pod nogi, bo Netanyahu miał rzeczywiście bardzo duże osiągnięcie jako premier. Po pierwsze udało mu się uchronić Izrael przed dużą wojną. Ostatnie duże starcie to była druga wojna libańska 10 lat temu. Dochodzi okresowo do walk w gazie, ale te nie mają charakteru egzystencjalnego tak jak wcześniejsze wojny Izraela i to już jest sukces. Po drugie, kraj jest w gospodarczym rozkwicie. Dochód narodowy na głowę mieszkańca przekroczył 24 tysiące dolarów. To jest, są rzeczy niespotykane na Bliskim Wschodzie i rzadko spotykane na świecie, tak? Y... No Izrael też jest jedną z najbardziej innowacyjnych gospodarek tak. na świecie. Ale też jak się patrzy na wskaźnik Gini'ego, no to widać jak dramatycznie rośnie nierówność społeczna, której w Izraelu wcześniej nie było, czy też istniała w bardzo niewielkim stopniu. Ale udało się też dzięki Trumpowi nawiązać stosunki dyplomatyczne z kilkoma krajami arabskimi. Emiraty, Bahrein. Maroko. Z Sudanem nie ma formalnych kontaktów dyplomatycznych, ale są jawne wymiany poglądów. Co zakorzenia Izrael na Bliskim Wschodzie, łamie bojkot Ligi Arabskiej. To są ogromne sukcesy. I zwolennicy Natania mówili, no świetny premier, dajcie mu rządzić. Przestańcie się go czepiać. Że coś tam od kogoś dostał jakiś prezent w zamian za załatwienie ulg podatkowych, i w ogóle niech ta niewybrana kasta sądownicza przestanie się wtrącać w sprawy decyzji suwerena, czyli obywateli. To, to akurat narracja, którą znamy z własnego podwórka. Tak jest, nie tylko z Polski. To jest narracja Trumpa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości w Stanach. Orban już nie musi tego mówić na Węgrzech, ponieważ udało mu się znormalizować wymiar sprawiedliwości. Natomiast tak jak to przedstawiał Netanyahu, to jest tak, że no on jest świetnym premierem i te niewybrane różne lewicowe elity, co to w nosie mają solidarność narodową, gardzą re religią i nie są w stanie wygrać wyboru, bo są przeciwko narodowi, no to sięgają po poza demokratyczne narzędzie, jakim jest kontrola sądownicza. I za pomocą kasty sądowniczej chcą złamać demokratycznie wyrażoną wolę obywateli, którą jest to, żeby Bibi był premierem, no, póki życia starczy. Tak? I w tych wyborach Likud szedł z bardzo jasnym programem: mianowicie przyjęcie ustawy, która zabrania prowadzenia dochodzenia i stawiania przed sądem członków gabinetów w trakcie ich urzędowania. Ustawy retroaktywnej, która by po prostu z mocy prawa skasowała wszystkie procesy korupcyjne Netanyahu, no oraz przyjęcie ustawy, która daje parlamentowi prawo obalania wyroków Sądu Najwyższego zwykłą większością głosów. Więc jakby Sąd Najwyższy się czepiał na przykład, że taka ustawa jest sprzeczna z zasadami praworządności, no to niech się Sąd Najwyższy idzie bujać, bo suweren powiedział, i złamiemy kręgosłup niewybranej kaście sądowniczej. Ale to rozumiem, że Netanyahu również walczył o życie, tak? Bo jeśli by te wybory przegrał, to istniała realna szansa, że w końcu ta ustawa e, byłaby, ustaw byłaby uchwalona i tak, żeby on, raz, że został pozbawiony dalszej możliwości kariery politycznej, a dwa, że rzeczywiście mógłby do tego więzienia prędzej czy później trafić. Mógłby do tego więzienia trafić, ponieważ w Izraelu sprawiedliwość jest rzeczywiście niezawisła od czynników politycznych. I jeden z jego poprzedników, Echutlo Olmert, trafił do więzienia za stosunkowo niewielką korupcję. Ariel Sharon, poprzednik Olmerta, tylko dlatego nie stanął przed sądem, że zapadł w śpiączkę, który ostatnie 10 lat życia spędził w śpiące, ale kiedy zaczęły wychodzić jakieś brudne interesy, natychmiast zostało wszczęte dochodzenie, a były prezydent Kacaw za gwałt siedział 7 lat. Czy to są. Znaczy można oczywiście sobie wyobrażać, że ten Izrael ma jakąś wyjątkowo skorumpowaną i paskudną klasę polityczną. Jak obserwuję klasę polityczną w krajach demokratycznych, to nie wydaje mi się, żeby to była prawda. Natomiast ma rzeczywiście niezależne sądownictwo i niezależną policję. Policja podlega generalnemu komisarzowi policji, nie podlega żadnemu ministrowi bezpośrednio. W związku z tym. Te instytucje obrony prawa pełnią rolę nadzorczą w stosunku do wybranych instytucji państwa, co jest fundamentalne, bo Izrael nie ma konstytucji. Nie istnieją żadne prawne ograniczenia arbitralności władzy, inne niż te, które wynikają z rozkładu głosów w Knesecie. Do tej pory funkcjonował konsensus, który mówił, że władza pewnych rzeczy nie robi, prawda? Dlatego, że z tego konsensusu była mała się największa partia. Tak jest. Czyli Likud, właśnie. Tak jest. Bo Netanyahu uznał, że skoro on narodowi robi tak dobrze, no to może sobie też robić dobrze sam sobie. To, to były groteskowe jakieś historie. znaczy Za korzystne pisanie o Netanyahu, na portalu Luala, który jest tam największym izraelskim portalem, Netanyahu obiecał właścicielowi portalu ulgi podatkowe dla jego sieci telefonicznej. Tak? Za prezenty jakiś luksusowego różowego szampana obiecywał interwencję w amerykańskim Departamencie Stanu, żeby jakieś problemy wizowe jakiegoś magnata zostały załatwione. To był ten poziom korupcji, tak? dosyć błahy bym powiedział, to znaczy w sensie nie, że mniej ważny przez to, ale spodziewałbym się jakiegoś wielkiego państwowego przykrętu w rodzaju tego, co obserwujemy na w Ameryce Pań Południowej, tak. typu Petrobras i tak ale dalej, a tutaj to są takie drobnostki troszkę, znaczy, To są drobnostki, ale kwoty, które jakoby przychodziły z, z rąk do rąk e, według świadków, to są kwoty rzędu setek tysięcy dolarów. Co już drobnostką nie jest. Co już nie jest. Natomiast do tej pory nikt się nie ośmielił otworzyć procesu w sprawie, która rzeczywiście mogłaby zatopić Netanyahu. To jest sprawa niemieckich łodzi podwodnych. No no mam zatopić. Tak. Otóż Izrael kupił zarządów Netanyahu w Niemczech trzy albo cztery łodzie podwodne, nie pamiętam, klasy Delfin, które marynarka nie chciała, bo marynarka chciała dużo małych jednostek, które będą chroniły wybrzeże i platformy naftowe. Izrael bardzo korzysta z tych źródeł gazu, które odkryto pod dnem Morza Śródziemnego w jego wodach terytorialnych i to oczywiście trzeba, trzeba chronić. Natomiast Netanyahu uważał, że te delfiny uzbrojone w rakiety z głowicami atomowymi to jest ostateczna broń straszająca wobec Iranu, który nieuchronnie będzie miał broń atomową i widzimy, że to akurat jego proroctwo się spełnia, Dojrze kupił te, te delfiny i podczas jakiejś rutynowej komisji śledczej w Knesecie, tam komisja śledcza oczywiście zakłada się za byle co, z przekonaniem, że bardzo dobrze, że władza wie, że opozycja w parlamencie będzie jej patrzeć na ręce, nawet jeżeli nie ma się czego czepiać, tak tak dla zasady. Okazało się, wyszedł przez przypadek, że ta niemiecka firma, która wyprodukowała dla Izraela te, te łodzie podwodne, dostała też propozycję z Egiptu, że Egipt też chciałby kupić takie łodzie podwodne. Firma się nieformalnie skontaktowała z Netanyahu, czy Izrael nie miałby nic przeciwko. Netanyahu odpowiedział, że nie miałby nic przeciwko, a jego osobisty prawnik kupił dużą ilość akcji tej, tej firmy, tak? Więc to pachnie korupcją na gigantyczną skalę i zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego. Ale tutaj rzeczywiście, dopóki nie będzie bardzo mocnych dowodów, tak jak w poprzednich trzech sprawach korupcyjnych, tutaj dochodzenie nie zostało wszczęte. Netanyahu wiedział, że jeżeli by nie wygrał tych wyborów, to w końcu będzie miał bunt w Likudzie. Bo jest rzeczą oczywistą, że Likud pod jakimkolwiek innym kierownictwem bez trudu zbuduje koalicję centroprawicową taką, której żadna opozycja nie podważy i która będzie mogła realizować dowolną linię polityczną. I do tego nie będą potrzebni radykałowie. Nie będą potrzebni radykałowie. Natomiast Bibi wiedział, że on jest obciążeniem dla Likudu, że jego obecność mobilizuje przeciwników, więc uznał, że najważniejszą rzeczą jest, żeby nie zmarnował się żaden głos na prawicy. Mimo, że próg wyborczy 3,25 jest stosunkowo niski, większość partii, które startują od wyborów, do Knesetu jednak nie wchodzi. Startują rozmaite partie. Startuje partia emerytów, partia polaczy marihuany, partia nienawiści do gejów. I te partie z reguły nie przekraczają progu, natomiast mają okazję zaprezentować się zaprezentować swoje programy, a zwłaszcza ich przywódcy występują w telewizji, występują na wiecach i to jest odskocznia do poważniejszej kariery politycznej, bo Anusz, któraś z większych partii się nimi zainteresuje i ich przejmie. I były takie trzy skrajnie prawicowe partie, właśnie ta partia nienawiści do gejów, NOAM, y, partia religijni sioniści, y, Bezalera, Smotlicza, która chce zrobić z Izraela państwo teokratyczne, rządzone tylko halachą, a przy okazji także głosi nienawiść do gejów, kiedy w Jerozolimie idzie gay parade, Smotrich urządza na ulicach Tel Awiwu paradę zwierząt, no bo jak sobie geje demonstrują, dlaczego zwierzątkom on ma tego prawa, tak? I partia żydowska siła, Osma hudit i Tamara ben gwira która głosi, głosiła że celem politycznym państwa powinno być zachęcenie Arabów do imigracji. Arabów powinno być w Izraelu jak najmniej, ale to ma się dziać dobrowolnie, mówi Ben Gwir: No, chyba, że ktoś jest wrogiem państwa wtedy deportować, albo terrorystów wtedy deportować. Pytanie, co to znaczy być wrogiem państwa? No to o to trzeba spytać pana Benguira, prawda? Jeżeli pan ben kogoś uważa za wroga państwa, to znaczy ewidentnie jest wrogiem państwa. Jako, Ale to jest że... tak, że Netanyahu był jakimś modus operandi, czy ojcem chrzestnym tej koalicji? Netanyahu był akuszerem wobec strasznie dużo pracy, w to, żeby te trzy partie się połączyły. Ja domyślam się, że wymagało to bardzo dużo pracy, biorąc pod uwagę to, że zazwyczaj ta skrajna prawica się. Ee... No nie, no, skrajna prawica zawsze ma ten sam problem, który z nas jest Wszyscy... w Solini, tak? E, I Smotrich i Bedweer zresztą nie za bardzo się lubią. Się wzmacnia poprzez podział. Tak, no nie, oni już się podzielili, już są w Knesecie, już się podzielili znowu, bo się rozpadła. Ale podczas gdy e, religijni sioniści prowadzali do Knessetu jednego albo dwóch posłów, teraz ta koalicja wprowadziła czternastu posłów. Stali się trzecią siłą w Knesetie, zrobili coś demokratycznie niezmiernie pożądanego. Mianowicie e, wystąpili z programem, który zachęcił ludzi, którzy do tej pory nie głosowali do tego, by pójść głosować. E, mianowicie żydowscy nacjonaliści, fundamentaliści. Um, faszyzujący elektorat, który do tej pory nie głosował, no bo wiadomo, że jak się zagłosuje na naszych, to i tak ten głos przepadnie, bo jest nas za mało, to po cholerę, nagle zobaczyli, że już można, tak? Nie dosyć, że nasi się jednoczą, ale jednoczą się z błogosławieństwem premiera. Można to nie jest tak... To rozumiem, że oni nie startowali z list Likudu. Nie, 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 oni startowali, startowali jako jedna, jako, tak, jako jako jedna koalicja. koalicja, koalicja linii negocjonizmu, ale jednocześnie w perspektywie przez to błogosławieństwo Netanyahu, o którym pan wspomniał, no. oni mieli to, że mogą właśnie stanowić część tak, rządu. Tak, że było jasne, kiedy się okazało, jak bardzo popularne są te poglądy, było jasne, że koalicja wokół Likudu a więc Likud, dwie partie religijne, szkenazyjska i swardyjska, oraz ta faszyzująca skrajna prawica, razem będą miały większość w Knesecie. I tak też się stało. Dlatego ta koalicja anty przegrała wybory. Tyle tylko, że jak się spojrzy na absolutną liczbę głosów oddanych na te dwa obozy, to koalicja wokół Netanyahu wygrała większością wiem, tam 38 tysięcy głosów, no czegoś takiego, tak? Bo na lewicy nie zdarzyło się to, co zdarzyło się na, na prawicy. Na lewicy działają dwie partie. Partia Pracy, która była partią, która założyła Izrael była naturalną partią władzy przez pierwszych 20 lat, 25 lat historii państwa, która teraz się skurczyła, jest, jest maleńką partyjką i będąca na lewo od Partii Pracy partia Merec. I oni, zwłaszcza Merec zauważył, że no, lewice czeka to samo, co wcześniej czekało skrajną prawicę. Tak? Rozproszenie głosów, zniechęcenie wyborców i tak dalej. I Merec zaproponował Partii Pracy połączenie, ale... Przywódczyni Partii Pracy uznała, że nie, nie, my tutaj osiągniemy świetny wynik wyborczy sami, nie potrzebujemy żadnego Merecu z jego radykalnymi pomysłami. W efekcie Merecowi zabrakło ponad 3000 głosów, żeby wejść do Knesetu, a Partia Pracy weszła z najgorszym wynikiem w swojej historii ma cztery głosy. Czyli te głosy, które zostały oddane na lewicę, się zmarnowały zostały podzielone, tak jak to normalnie w systemie między te partie, które przekroczyły próg wyborczy, czyli głosy lewicy przypadły prawicy. Gdyby lewica potrafiła była się zjednoczyć tak, jak się zjednoczyła prawica, wynik byłby dużo bardziej wyrównany. Być może wystarczyłby do tego, żeby uniemożliwić Netanyahu utworzenie tej koalicji, a wtedy należałoby się spodziewać jednak buntu likudu, który by przegrał kolejne wybory, a to jest partia, która była zawsze u władzy i bardzo źle to znosi, że nie jest, wybór innego przywódcy, a są kandydaci, no i wtedy scena polityczna by się dramatycznie przekształciła. Ale czy nie jest tak, że ta scena polityczna również się teraz dramatycznie przekształci, tylko po prostu w drugą stronę? Bo <noise> czy zasadnym jest to stwierdzenie, że będziemy mieć do czynienia z najbardziej prawicowym rządem w historii Izraela? Jeżeli ten rząd powstanie. Rzecz w tym, że chociaż religijni sjoniści znowu się rozpadli na swoje trzy konstytutywne elementy, czyli religijnych sjonistów, żydowską siłę, no i tą partię homofobiczną, to stawiają bardzo wysokie żądania koalicyjne przyszłemu premierowi, wiedząc. Że bez nich ta koalicja nie powstanie, a oni mogą poczekać, bo skoro już weszli, już są, już można, to oni tego elektoratu nie stracą. Przeciwnie, wtrapali, ten elektorat... się de facto, wtrapali się de facto po plecach na ten jachu do tego tak. parlamentu i teraz mogą go szantażować. Tak jest. W związku z tym stawiają dość interesujące żądania. Żądają przede wszystkim, żeby w programie rządowym była wpisana aneksja zachodniego brzegu bez jakichkolwiek praw dla Palestyńczyków, którzy się zachęci do emigracji, więc w ogóle o co chodzi. Ben-Gwir żąda dla siebie stanowiska ministra bezpieczeństwa publicznego. Ten pan był dwukrotnie skazany raz za nawoływanie do nienawiści, raz za promowanie terroryzmu. Do niedawna jeszcze u niego w salonie wisiał portret Barucha Goldsteina osadnika, który w 96. roku w grocie patriarchów w Hebronie, która jest świątynią zarówno żydowską, jak i muzułmańską, zamordował 29 modlących się osób. W 94. Tak, rzeczywiście to w ogóle było w materiale telewizyjnym. To znaczy, podczas jednego z reportaży, który robiono u niego w domu, no to tam wisiał w salonie po prostu portret tego zbrodniarza i padło pytanie wprost... Tak, tak. To jest Co to ma być? Człowiek, to jest tak, bo bohater. Ja mówię tak. swoim dzieciom, że to był bohater tak, tak. mojego kraju. Tak jest. I y taka osoba chce być teraz ministrem, ministrem odpowiedzialnym. Policji, tak, tylko że żąda jeszcze zmiany ustawy, czy ministrem bezpieczeństwa. Natomiast żąda zmiany ustawy o ministrze bezpieczeństwa. Tak, tak żeby policja pod niego tak podlegała. Jest. Tak. O, wcześniej Ben oskarżał policję, że są obiboki, bo nie strzelają, jeżeli Arabowie rzucają kamieniami. Więc ten pan chce być ministrem bezpieczeństwa publicznego. Bezel Sotric chce być ministrem obrony. Czyli, wszyscy, czyli takie kluczowe, siłowe resorty tak. dla skrajnej prawicy. Tak jest. Tak jest. Ewentualnie być może da się namówić na to, żeby nie został ministrem obrony, tylko finansów. też tak naprawdę z jego punktu widzenia byłoby dużo lepsze. Decydowałby, gdzie idą państwowe pieniądze. No i na pewno nie szłyby do antynarodowej lewicy, tylko do instytucji narodowych, prawda, no takich, które jemu się podobają. Tyle, że Ministerstwo Finansów ma chrapkę rabin Ariederi, przywódca koalicyjnej partii SZAS, religijnej partii Żydów Swardyjskich, który akurat tutaj ma duże kwalifikacje, bo najpierw 20 lat temu odsiedział 3 czy 4 lata, już nie pamiętam, za korupcję, a niedawno dostał wyrok w zawieszeniu za oszustwa podatkowe. Rząd byłych skazańców. Tak, 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 ale nie ale tutaj pan Pan Deli, no zdecydowanie, ma główkę, głowę do finansów, tak? W Izraelu... Do swoich głównych Tak, chyba. Tak, tak. W Izraelu prawo zakazuje osobom skazanych piastowanie funkcji ministerialnych przez 7 lat po skazaniu. No, wyrok no za zawieszenia się nie liczy. Nie, no właśnie, wyrok za korupcję był w dawniej, a Derry mówi, że wyrok zawieszenia się w ogóle nie liczy. To jest wyrok za zawieszeniu. No więc to jest ten wybór. Znaczy, albo Smotrich, albo Derry jako minister finansów. Oczywiście partie religijne dostaną zdrowie, edukację, różne inne takie. Natomiast Ben Gwir dla, chce dla swojej żydowskiej siły jeszcze ministerstwo do spraw Negevu i Galilei, bo to znaczy, Ministerstwo Rozwoju Peryferii, tak? to daje ogromne możliwości transferowania funduszy do tych społeczności, które będą głosować na, 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 na tą skrajną prawicę, oraz synekury dla kolesiów. I tutaj Netanyahu ma nóż na gardle, bo Stany Zjednoczone już nieoficjalnie dały do zrozumienia, że z ministrami z tej skrajnej prawicy nie będą utrzymywać żadnych kontaktów. Tak, ja tylko to zacytuję z tego pana tekstu, który tutaj linkujemy. The przywódca amerykańskiego judaizmu reformowanego rabin Rick Jacobs porównał przyznanie Bękwirowi resortu bezpieczeństwa do mianowania wodza kuklu z Klanu prokuratorem generalnym. Tak jest i to jest w pełni adekwatne porównanie, które z polskich mediów mówiło, że to jest tak jakby Bąkiewicz został ministrem... Zbawne... Pan z inicjatywy Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. Tak, tak. ale to jest zupełnie nieporozumienie. Bąkiewicz to jest pałkarz, natomiast Benkwir to jest skrajnie prawicowym, faszyzującym ideologiem który chce się zagnieździć w instytucjach państwa. I tak jak mówię, Netanyahu ma teraz nóż na gardle, bo jeżeli przystanie na, na żądania skrajnej prawicy, no, trudno mi sobie wyobrazić rząd izraelski, który jego najbliższy sojusznik Stany Zjednoczone nie będą utrzymywały stosunków z ministrem obrony, prawda? A nawet Skuwara, ministrem, z ministrem bezpieczeństwa Izraela. Tak, czy ministrem bezpieczeństwa. Z drugiej strony Netanyahu wie, że faszyści mogą poczekać. i się nie spieszy, tak? to jeżeli żądania nie zostaną spełnione, to nie wejdą do koalicji, nikt inny do koalicji z Netanyahu nie wejdzie, będą kolejne przyspieszone wybory, w których na pewno faszyści będą mieli więcej głosów. Natomiast Likud może się już tym razem pozbyć Netanyahu, wiedząc, że Netanyahu jest jedyną przeszkodą, na drodze do bezproblemowej władzy. Tak. I w obliczu tego dylematu rozmaici, także i bardzo przyzwoici ludzie, namawiają izraelską centroprawicę, a nawet lewicę. Czy to jest Benegans i Jarlatin? I... Tak jest żeby to oni weszli w koalicję z Netanyahu, Pod... tym samym marginalizując faszystów. Tylko tak, tylko że jakby ich głównym e, prawda, postulatem wyborczym i zresztą jakby postulatem też tego poprzedniego rządu było to, żeby Netanyahu odsunąć od władzy i właśnie, żeby tak. tego typu ludzie już nigdy stanowisk publicznych nie piastowali. Więc wygląda na to, że demokracja izraelska musi się skompromitować w jedną albo w drugą stronę, albo... Przez wpuszczenie skrajnej faszyzującej prawicy do rządu albo przez poparcie głównych sił politycznych dla skorumpowanego premiera. I tutaj ja nie bardzo widzę cud, który pozwoliłby Izraelowi wyjść z tej sytuacji. Jest ona przerażająca, jest dramatyczna, jest strasznie mi boleśnie o tym mówić. Ale tak ta sytuacja wygląda i prawdę powiedziawszy, no tak wygląda sytuacja w państwie, które... Albo nie ma konstytucji jak Izrael, albo w państwie, w którym konstytucja już nic nie znaczy, bo są polityczne sposoby jej obchodzenia i ignorowania. Jeżeli nie istnieje nadrzędny dokument prawny, który ogranicza arbitralność władzy, to to, że władza nie jest arbitralna, zależy tylko od jej dobrej woli. A na dobrą wolę władzy raczej nie należy liczyć. W Izraelu było inaczej. Może dzięki temu, że kraj był stale zagrożony, może dzięki temu etosowi równościowemu, który jednak lewica wprowadziła i dość konsekwentnie broniła, funkcjonował pewien konsensus. Ben-Gurion mógł gardzić Beginem, przywódcą izraelskiej prawicy, do tego stopnia, że w parlamencie nawet nie użyło jego nazwiska. Tylko mówił. no Ten pan, który siedzi na prawo od Jaira Berga, tak? Ale co do tego, że Begin jest demokratą, nikt nie miał najmniejszych wątpliwości. Ale czy to jest tak, że paradoksalnie przez sukces rządów Netanyahu, czyli właśnie to, że kraj jest bardziej bezpieczny niż był w przyszłości, on. Bogatszy. Tak, on jako de facto jednoosobowa instytucja mhm. rządząca był w stanie zakwestionować ten konsensus w przeszłości? Tak. tak. Znaczy on ma rzeczywiste osiągnięcia, tak? Tak, 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 jak najbardziej. Natomiast czy te osiągnięcia dają mu społeczne poparcie do zakwestionowania systemu demokratycznego? Wygląda na to, że dla części izraelskiego elektoratu tak. Teraz proszę powiedzieć jeszcze jedno. Izrael jest gigantyczną anomalią na Bliskim Wschodzie, w tym sensie, że to jest system demokratyczny, który rzeczywiście działa. W Libanie nikt nie kwestionuje tego, że wybory nie są fałszowane. Natomiast jedną z partii stojących w tych wyborach to są zbrojne bojówki Hezbollahu. Jeżeli się nie głosuje pomyślnie Hezbollahu, no to się dostaje kulkę w łeb, tak? W Turcji wybory prawdopodobnie nie są fałszowane, tutaj są różne opinie na ten temat. Natomiast władz, jak władza każe aresztować posłów, to się posłów aresztuje. Innymi słowy, nawet tam, gdzie są jakieś elementy struktur demokratycznych, są one z reguły fasadowe. Izrael był rzeczywiście państwem demokratycznym, tak jakby był na Półwyspie Skandynawskim czy, czy w Nowej Zelandii. I ta, ta kpina z demokracji. Sprawia, że Izrael staje się kulturowo mniej odległy od swoich sąsiadów. No właśnie, bo użył Pan czasu przeszłego w kontekście Izraela i demokracji. Jestem ciekaw, na ile to jest proces dokonany. Tego nie wiemy. No to Znaczy, na pewno jest tak, że izraelska demokracja jest w kryzysie, bo te dwa rozwiązania, które dzisiaj wydają się jedynymi możliwymi, albo centrowa koalicja wokół korupcji, albo Wpuszczenie skrajnej prawicy do, do, do władzy, obie oba te scenariusze, e, Izrael kompromitują. E, kompromitują izraelską demokrację. Pytanie, czy izraelska demokracja jest w stanie z tego się wyplątać. Tego nie wiemy. Nigdy nie została poddana aż takiemu testowi. Natomiast wiemy, że gdyby w Izraelu obowiązywała konstytucja, która na przykład zakazywałaby. Istnienia partii rasistowskich, e, głoszących nienawiść, e, skrajnie prawicowych czy skrajnie lewicowych, wszystko jedno, e, to zabiegi Netanyahu nie mogłyby odnieść skutku, ponieważ próbowałby z, połączyć elektoraty partii, które byłyby sądownie zakazane. Tak? E, gdyby w Izraelu. Obowiązywało prawo, które zakazuje podsądnym sprawowania funkcji premiera, też byśmy nie tego problemu, bo Netaniel musiałby się podać do dymisji w momencie, kiedy staje przed sądem, i mógłby wrócić do władzy, do został oczyszczony z zarzutów. My często nie doceniamy tego, jak strasznie ważna jest demokracja formalna, bo ona działa jak pogotowie ratunkowe. Tak? Znaczy, w dobrze funkcjonującym kraju nawet się nie zauważa, że jest jakaś konstytucja, bo ona jest instrukcją obsługi. No tak, do pewnego stopnia oczywiście, tak. no bo konstytucję też można zmieniać, ale jak rozumiem, ta sytuacja braków formalnych w izraelskiej demokracji, ona się nie wzięła znikąd, to znaczy... I wzięła się z tego, że nie istnieje podstawa. Był, był, był brak porozumienia tak. co do takiej konstytucji. Tak. Konstytucja się uchwala wtedy, kiedy społeczeństwo się dogaduje do wartości podstawowych. W Izraelu bardzo długo, ok, wszystkie państwa narodowe, a, 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 a ogromna większość państw na świecie to są państwa narodowe, no żyją w rozkroku między wartościami państwa narodowego i państwa demokratycznego, tak? To, że dziesiątki tysięcy ukraińskich uchodźczych dzieci nie może się uczyć w polskich szkołach a tysiące ukraińskich nauczycielek nie może w tych szkołach uczyć, bo pan minister Czarnek powiedział, że tu jest Polska i się w szkołach mówi po polsku, jest przykładem ceny demokratycznej, jaką się płaci za utrzymywanie czegoś, co jest w interesie państwa narodowego, tak jak go definiują jego zwolennicy. I w Izraelu, wprawdzie zwolennicy żydowskiego państwa narodowego nadal są w mniejszości, i nie udało im się zmienić ustawodawstwa. Ta ustawa o Izraelu jako państwie narodowym daje jeden tylko przywilej Żydom, mianowicie prawo do samostanowienia, które nigdzie nie jest prawnie zdefiniowane. Tyle tylko, że ustawa mówi, że Żydom wolno coś, czego nie Żydom nie wolno. No to jest fundamentalna zasada dyskryminacji, która w demokratycznym państwie nie może funkcjonować. Ale problem nie jest w tym, że przeszła taka ustawa, tylko w tym, że nie ma w ogóle bazy społecznej dla idei, że Izrael jest państwem swoich obywateli, kropka. Nie wygląda na to, żeby w Izraelu Żydzi mieli stać się mniejszością. Arabowie stanowią 20% mniejszość ich jak w miarę tego, jak ta społeczeństwo się. Bogaci spada przyrost naturalny, podczas kiedy dramatycznie rośnie nadal przyrost naturalny wśród biednych, ortodoksyjnych izraelskich Żydów. Ty, ale, mimo to, z powodów ideologicznych, nie do przyjęcia byłaby taka koncepcja, że Izrael się definiuje jako państwo swoich obywateli, gdzie etniczność przestaje być kategorią polityczną. Podobnie jest z kompromisem między religijnymi a świeckimi. tak? Izrael nie ma żadnego rozdziału religii od państwa. Wszystkie sprawy Urzędu Stanu Cywilnego kontrolują społeczności religijne żydowskie, chrześcijańskie czy muzułmańskie dlatego, że Żydzi religijni nie mogli się zgodzić na ten pomysł, że w Izraelu będzie po prostu jakieś prawo świeckie, a nie prawo wwiedzione tory, a Żydzi niereligijni nie chcieli żyć pod rządami prawa tory. W związku z tym w najważniejszych kwestiach nie ma konsensu między głównymi grupami obywateli. I to rozumiem, że do pewnego stopnia i przez pewien czas działało, ale kiedy największa partia, będąca jednocześnie gwarantem tego systemu, opierającego się trochę na dogadaniu się, tak. się z tego systemu wyłamała, no to wszystko to legło w gruzach. Ja myślę, że to, że się Likud wyłamał, było skutkiem, a nie przyczyną. Przyczyna była inna. Po raz pierwszy Izrael czuje się relatywnie bezpieczny. To, co wymuszało zgodę narodową, była świadomość, że dla wrogów Izraela, siedzących na wszystkich granicach, izraelskie wewnętrzne spory w ogóle nie odkrywają żadnej, żadnej roli. I że jeżeli dojdzie do inwazji, to najeźdźcy będą mordować wszystkich, niezależnie od tego, czy są religijni, święci, a nawet czy są Żydami czy Arabami. Tak? No to oczywiście też biorąc pod uwagę proporcje, ale no to podobnie jak w Polsce, prawda, na początku III RP, to znaczy do 89 roku wszystko było przysłonięte tą walką opozycji z komunistami i potem, te spory nie zniknęły, tylko one po prostu nie były na tak ważne, bo były przysłonięte właśnie tym, tym naczelnym zagrożeniem i potem to wszystko eksplodowało. Więc w Izraelu uh... Mimo, że Izrael no, nadal nie jest bezpieczny w tym sensie, że żaden z sąsiadów Iranu nie może się czuć bezpiecznie, kiedy Iran buduje bombę atomową, ale to jest innego rodzaju zagrożenie, bo Izrael czuje się tą irańską bombą zagrożony tak samo jak Arabia Saudyjska na przykład. Tak? Nie ma już tej sytuacji, że jesteśmy sami i wszyscy są przeciwko nam. I kiedy Izrael odetchnął z ulgą, to wtedy wypłynęły wszystkie sprawy niezałatwione. Bo skoro już nie trzeba się jednoczyć w obliczu zewnętrznego wroga, to można dać w łeb wrogowi wewnętrznemu. Tak? I to jest strasznie dramatyczny moment. I ja to wszystko mówię, ze, ze, to mnie dużo kosztuje. Tak? Ja bardzo długo wierzyłem, wierzę nadal, że ten izraelski eksperyment jest udany. Jest czymś, z czego wszyscy demokraci na całym świecie powinni się cieszyć. A dzisiaj to przekonanie jest podważone. Znaczy, nie może mieć żadnej wątpliwości, że tak jak należy buntować się przeciwko wizji szwedzkich faszystów u władzy, tak? Czy wizji, skoda, no dobrze, ministra sprawiedliwości z ruchu niepodległości, dokładnie tak samo trzeba potępić izraelską skrajną prawicę, która faszyzuje, a że to jest wszystko opóźnione, no, efekt jest, to jest efekt tego, że faszyści chcieli mordować wszystkich Żydów kiedyś, tak? W tej chwili faszyści już raczej by mordowali Arabów i muzułmanów niż Żydów. Zagrożenie dla Izraela nie jest faszystowskie, więc w Izraelu odtwarza się pełne spektrum poglądów politycznych, tak jak w innych demokracjach, z faszystami łącznie, ale jest to przerażające. Ale, znaczy, po części już pan na to odpowiedział, ale bo właśnie większą, większą część naszej rozmowy poświęciliśmy tym walkom politycznym, tym, co się dzieje na szczycie. I mnie to ciekawiło, czy to rzeczywiście. Odzwierciedla emocje społeczne. Znaczy, właśnie, bo jest czasem tak, tak jak mówiliśmy, mm -hmm. że troszeczkę ci faszyści i inni radykałowie no, weszli po plecach Netanyahu do, do parlamentu i dlatego też mogą stać się częścią władzy. mają ten konflikt tragiczny, właśnie związany z tym, że tak czy inaczej ta izraelska demokracja się skompromituje. Ale czy to jest jakaś seria niefortunnych zdarzeń, czy rzeczywista społeczna emocja, która ich wywindowała na tę, a nie inną pozycję? To jest rzeczywista społeczna emocja, dlatego że po pierwsze, no Izrael jest w podziale tak głębokim, że jeżeli jedna ze stron miałaby natrwale objąć w Izraelu władzę, to druga strona by wyjechała. Raczej niż żyć pod, pod ich rządami. Obie strony uważają, że tamci reprezentują Wartości antyżydowskie. W tradycji żydowskiej można znaleźć bardzo dużo poparcia i dla liberalizmu, i dla autorytaryzmu, dla swobody religijnej, i dla dominacji prawa religijnego. Bogata, stara tradycja można w niej odnajdywać rozmaite tropy, ale kiedy ulica Szenkina to jest takie slangowe w, w izraelskie określenie lewicy. Że lewica, panie, to mieszka na ulicy Szenkina w Tel Awiwie, czyli no, nie wiem, na, na Górnym Mokotowie w Warszawie. Tak. W życiu nie pracowała na roli. Nie Kawiorowe lewice. Tak, tak tak tak, Kanapowe. tak, tak. tak, tak, tak. A my, panie prawica, to my jesteśmy prawdziwy lud. I jak to powiedział kiedyś Netanyahu kiedy miał audiencję u rabina Szasa z partii, Szacha z partii Szas, to by jeszcze w latach 90. prosił go o błogosławieństwo przed wyborami i szepnął mu do ucha, nieświadomy tego, że przy nim jest złączony mikrofon, bo panie rabinie, ta lewica to w ogóle zapomniała, co to znaczy być Żydem. Tak? Więc obie strony podważają swój legitymizm. Obie strony chcą budować taki Izrael, w którym ci drudzy nie będą się czuli u siebie, a dodatkowo jeszcze obie strony muszą się zmierzyć z nową stanowczością obywatelską izraelskich Arabów. To jest bardzo ciekawy proces. Mianowicie Izraelscy Arabowie bardzo długo byli jeszcze obywatelami drugiej kategorii, do 1957 roku, żyli w ogóle pod zarządem wojskowym, nie mogli korzystać z części praw demokratycznych, potem przez dłuższy czas identyfikowali się z walką Palestyńczyków. Dzisiaj oni się rzeczywiście uważają za izraelskich obywateli, że walczą o swoje. I to, że po raz pierwszy arabska partia była u władzy, dla lewicy jest spełnieniem marzeń, tak? Mamy po prostu obywatelskie społeczeństwo, i to, że jakaś partia prezentuje mniejszość, nie jest żadnym powodem, na którego nie miałaby być w koalicji rządowej. Czyli że ten eksperyment się udał. Tak. A dla prawicy to jest spełnienie najgorszych koszmarów. Arabusy będą nami rządziły. I tutaj nie ma kompromisu, prawda? Kiedyś izraelska prawica była. Dużo bardziej obywatelska, liberalna. No, takim liberalnym był Begin na przykład. I szereg działaczy Beginowskiego Herutu, czyli tego nurtu liberalnego w Likudzie na przykład, było zwolennikami, tak jak dzisiaj religijni sioniści, aneksji zachodniego brzegu, ale z pełnymi prawami obywatelskimi dla jego arabskich mieszkańców, ponieważ twierdzili, będzie rzeczą oczywistą, że w demokracji wszystkim jest lepiej, tak? A więc Izrael nie musi się bać tego, że procent arabskiej mniejszości wzrośnie z 15 wtedy do prawie 40. No bo obywatele nie będą mieli żadnego interesu w tym, żeby wywrócić demokrację. To było myślenie utopijne, ale to było myślenie utopijne na nacjonalistycznej, ale demokratycznej prawicy, tak? Mhm. Dzisiaj prawica zarzuca Myślenie utopijne, lewicy, która chce się dogadać z mordercami. No, Arabowie się tylko wysadzają w powietrze. Wczorajszy zamach w Jerozolimie spadł na jak z nieba, można powiedzieć, tak? Bo z, może znowu wywołać ten odruch. No, trudno by się tu kłócimy, ale najważniejsze jest obronić się przed wrogiem i to może sprawić, że wyborcy skrajnej prawicy będą wywierali na nich presję. Dogadajcie się z tym bibim, bo to jest rząd potrzebny, żeby Arabów wziąć zapysk, tak? Ale to nie jest, To nie są te wartości, na których kraj został zbudowany. I nie bardzo wiadomo, jakie jest wyjście z tego impasu. No, myślę, że na tym zakończymy, bo trudno chyba o lepszą No To jest gorsza puenta. Trudno ja o lepszą, ale, ale nie rozwiążemy, będziemy nie tak, ja 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 mieć parę lepszych, Że nie będziemy mieć celniejszej płenty w, w ten sposób na opisanie tego, co w Izraelu się, się dzieje. Natomiast my do tematu na pewno będziemy wracać. Czy to właśnie w tekstach Konstantego Geberta, które możecie czytać co środę na naszej stronie, czy to właśnie w podcaście, bo z panem Konstantem na pewno w grudniu też się usłyszymy. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję i ja Kłaniam się. I dziękuję również Wam, że byliście dzisiaj z nami. Ten i inne programy Kultury Liberalnej powstają tylko dzięki Waszemu wsparciu. Także serdecznie zachęcam właśnie do tego czy to w komentarzach, czy w recenzjach, czy też właśnie finansowo program wydawała i realizowała. Zofia MikeShack, serdecznie dziękuję i do zobaczenia już za tydzień.